Być może ta seria może ci się wydawać czymś, co nie jest dla ciebie, czymś, co nie jest związane z jakimś takim praktycznym aspektem tego, w czym ty widzisz, że możesz się zaangażować. Natomiast te ostatnie kilka tygodni w bardzo fajny sposób pokazuje to, że temat miasta na górze, naszego powołania jako Kościoła do tego, żeby być światłem, on sięga dużo dalej niż pojęcie szeroko rozumianej ewangelizacji. On sięga dużo dalej niż to, co my byśmy chcieli nałożyć jako łatkę na ten temat i stwierdzić, okej, teraz gdzieś tam starszyzna Kościoła podjęła taką decyzję, że będziemy mieli nauczanie na temat ewangelizowania. Znowu, od czasu do czasu, wiadomo, trzeba przypomnieć. No ja sobie przeczekam po prostu ten czas i poczekam, aż będzie w końcu nauczanie na jakiś temat, który mnie osobiście zacznie budować, który będzie bardziej praktyczny do mojego życia. Więc wydaje mi się, że te ostatnie kilka tygodni, a w zasadzie już to się przeradza w miesiące, pozwalają nam zobaczyć, że temat jest dużo bardziej obszerny niż to, co my byśmy chcieli zawęzić do kwestii ewangelizacji, szczególnie w tym ujęciu, którym my bardzo często to rozpatrujemy, czyli w takim naszym ewangelicznym świecie, gdzie ewangelizacja kojarzy się z podchodzeniem do ludzi, z zaczepianiem ich być może, z trochę takim wymuszonym z poczucia potrzeby, podchodzeniem i dzieleniem się Chrystusem, dzieleniem się Ewangelią, jakkolwiek. Oczywiście to jest część naszej tożsamości, że my dzielimy się Jezusem, tak jak zresztą pastor o tym mówił ostatnim razem, że jesteśmy powołani do tego, aby dzielić się Chrystusem. My nie możemy nie mówić o tych rzeczach, nie możemy tego powstrzymywać, nie na zasadzie, że ktoś nas zmusza, ale na zasadzie, że to wypływa z nas, wypływa z naszej nowej natury, z naszego nowego człowieka, że chcemy się tym dzielić. Niemniej zdaję sobie sprawę z tego, że jako Kościół, a z poszczególne jednostki, jesteśmy w różnym miejscu i być może ciężko jest ci się odnaleźć. Ciężko jest odnaleźć ci swoje miejsce w tym wszystkim, jaką ja częścią miasta na górze mógłbym być, jaką ja częścią tego przesłania, które jest tutaj głoszone, mogę być jako ja. I wydaje mi się, że byłoby dla nas wielką szkodą, jeżeli byśmy pozwolili sobie na takie myślenie, w którym ten temat miasta na górze byłby sprowadzony do ewangelizacji, do praktyki ewangelizacyjnej. Okay? Ja się bardzo cieszę, że mamy na to tyle czasu i że ta definicja jest rozciągana w każdy możliwy sposób i z tygodnia na tydzień pod różnymi kątami możemy widzieć nowe to zagadnienia po to, aby właśnie nie zostać w tym miejscu, gdzie patrzymy na ten cykl, na tę serię nauczeń jako na po prostu zachęcenie do ewangelizacji. Uwierz mi, nikt nie chce tutaj, żebyś czuł się przymuszony, żeby teraz robić coś wbrew twojej woli, żebyś robił coś, co nie wypływa z ciebie. Nie o to chodzi, żeby cię zachęcić, żeby zniechęconych zachęcić. Nie. Temat miasta na górze, on dotyka istoty tego, czym jest Kościół. On dotyka istoty tego, jaka jest nasza tożsamość jako Kościoła. Że to nie jest tylko coś, co my robimy, ale to jest to, kim my jesteśmy i z objawienia tego, kim my jesteśmy, rodzi się działanie. Rodzi się świadomość tego, że odgrywamy pewną istotną rolę. Jeżeli pozwolimy sobie zaszufladkować ten temat i stwierdzić, okej, okay, pastor chyba osiągnął swoje, ma tam 20-30 ludzi, którzy któregoś razu wyszli tutaj z przodu, powiedzieli, my jesteśmy ewangelistami i teraz z nimi może pracować, to ja w zasadzie poczekam sobie na lepszy czas. Poczekam sobie na to, aż nadejdzie jakiś kolejny cykl nauczeń. Widzisz, nawet jeżeli nie jesteś ewangelistą i nie czujesz się dobrze w temacie ewangelizacji, to w dalszym ciągu musisz pamiętać o tym, że jesteś częścią miasta, które jest położone na górze i które nie może się ukryć. I to, że Jezus mówi, że to miasto nie może się ukryć, to nie jest kwestia tego, że On mówi, nie wolno ci ukryć się. Tak jak, nie wiem, mama mówi, nie wolno. Nie możesz? No to nie jest polecenie, jakiś zakaz. Nie wolno ci się ukryć. Nie się ukryć, miasto położone na górze odnosi się do jego właściwości geograficznych.
Po prostu, to jest stwierdzenie faktu. Miasto, które jest położone na górze, nie potrafi się ukryć, nie może być schowane. On odnosi się tutaj do kwestii naszej tożsamości. Oczywiście z perspektywy Nowego Przymierza mówi tutaj do Kościoła, pomimo tego, że te słowa nie były kierowane do ludzi nowonarodzonych, tylko były kierowane do tłumów, które się zbierały, żeby słuchać Jezusa, to z perspektywy Nowego Przymierza on mówi do ludu Bożego, wybranego przez Boga, okupionego Jego świętą krwią, wybranego na własność, aby rozgłaszali Jego dzieła. Jesteś miastem na górze i to jest Twoja tożsamość. Nawet jeżeli dzisiaj nie czujesz się w tym miejscu i zastanawiasz się, jak ja mam być miastem na górze, patrzę na siebie, patrzę na swoje życie i w ogóle w tym nie znajduję tych właściwości, to Jezus zaprasza nas, tak jak do każdej innej rzeczy, abyśmy przez wiarę zobaczyli prawdę Jego słowa na nasz temat. To się nie różni od żadnego innego tematu, który omawiamy w Kościele. Do tego tematu również potrzebujemy podejść przez wiarę, ponieważ my nie mamy sposobności w ciele, żeby zobaczyć to na początku. My potrzebujemy uczyć się wzrastania w tej świadomości i w wierze w to, że jeżeli Jezus tak o nas mówi, jeżeli takie jest Jego zdanie na nasz temat, jeżeli w tym przepraszam, jest objawiona Boża wola, to On w ten sposób również określa to, kim my jesteśmy. I to nie jest słowo rzucone na wiatr. I to nie jest coś, co on mówi, jesteś miastem na górze i teraz spróbuj do tego dorosnąć i spróbuj się z tym zmierzyć w oparciu o twoje własne siły. Mi się bardzo podoba to, że ten fragment wyjściowy z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, wersety od 14 do 16, on tam w ogóle nie mówi na temat ewangelizacji. To jest piękne w tym fragmencie, że tam nie ma słowa ewangelizacja. Mateusza 5, od 14 do 16. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ktoś widzi tutaj słowo ewangelizacja. Okay? Jeżeli teraz próbujesz zawęzić ten temat do ewangelizacji, okay, to będzie dla ciebie trudny temat. Natomiast wydaje mi się osobiście, że Jezus nas powołuje do takiego życia, w którym my nie rozdzielamy, kiedy my świadczymy o Jezusie, a kiedy nie świadczymy o Jezusie. Że Jezus nas powołuje do stylu życia, który obejmuje każdy aspekt naszej codzienności. I dlatego ten fragment, który jest głównym fragmentem, fragmentem przewodnim, on nie może zostać spłycony do praktyki ewangelizacyjnej, tak jak my to często rozumiemy. To, co Jezus tutaj mówi, on mówi, jesteście światłością świata, określa naszą tożsamość i następnie buduje wypowiedź zorientowaną wokół tego, jak to się ma przejawiać w praktyce. I dlatego jest to porównanie do miasta na górze, że jesteśmy widoczni jako Kościół, jesteśmy powołani do tego, żeby być widoczni. I to jest to, jak Bóg nas do tego powołał, czyli każda próba zmagania się z tym i szarpania się z tym, to jest próba walczenia z twoim własnym powołaniem. To jest próba walczenia z tym, do czego zostałeś powołany. To jest pójście w przeciwnym kierunku niż to, jak Bóg określa twoją rolę. Okay? I ja zrozumiem tą frustrację nieraz, która może się podnosić na zasadzie, no ale ja się nie czuję, ja nie widzę tutaj swojego miejsca. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się nad tym fragmentem w ujęciu również tego, co było powiedziane ostatnim razem i poprzednimi razami, a szczególnie w kontekście mocy Ducha Świętego i właśnie jak to jest związane z tym, że my jesteśmy miastem na górze i wyraźnie jest napisane, żeby Bóg nas powołał do tego, żeby nasza światłość świeciła i żeby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i przez to chwalili Boga.
Chwalenie Boga to jest nic innego niż jak to, że ludzie widzą, że jest z tobą coś nie tak, że ty składasz świadectwo o Jezusie nieraz bez używania słów i ludzie w tym rozpoznają dzieło Jezusa. Pastor ostatnim razem wspomniał o tym, że biblijna narracja wyraźnie pokazuje, że nigdy nie powinniśmy rezygnować ani spocząć w miejscu takiej satysfakcji z naszego chrześcijańskiego życia, które nie ogląda nadnaturalnych przejawów mocy Bożej. I potrzebujemy właśnie mocno osadzić swoje życie na tym fundamencie, że nasze doświadczenie musi być podciągnięte do standardu słowa, a nie na odwrót, że słowo ściągamy do naszego doświadczenia, czyli odrzucamy cały aspekt ponadnaturalny tylko dlatego, że nie jesteśmy z nim tak obeznani, dlatego że po prostu go brakuje. I w rezultacie stwierdzimy, okej, to jest nieaktualne, to nie działa, ponieważ tego nie doświadczam. Nie w drugą stronę, my nie możemy pozwolić sobie na to, żeby sprowadzić tą kwestię nadprzyrodzoności, działania mocy Ducha Świętego do kwestii może być, ale nie musi. Pastor wyraźnie ostatnim razem wspomniał o tym, że przejawy mocy Ducha Świętego towarzyszyły pierwszemu Kościołowi i pozwalały utwierdzić głoszone słowo Ewangelii pośród ludu. Pośród tych, którzy ich prześladowali, pośród pogan, pośród Żydów. W każdym miejscu tam towarzyszyła moc Boża po to, żeby, jak mówił apostoł Paweł, wiara nie osadzała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I my potrzebujemy właśnie nie rezygnować z tego i napierać na to i rozumieć swoje miejsce w tym wszystkim. Jednocześnie jest ryzyko, że po prostu ulegniemy takiej fascynacji, że okej, tak bardzo tego pragnę, tak bardzo jestem spragniony, że to się staje celem samym w sobie, co też jest rozminięciem się z ideą. Także my dalej w tym wszystkim potrzebujemy szukać osoby, chwały imienia Jezus i przy tym Duch Święty uwielbia Jezusa, potwierdzając różnymi znakami i cudami to, co jest mówione. Przy czym bardzo często, mam wrażenie, ten nadnaturalny aspekt działania Ducha Świętego, Jego moc, przejawy Jego mocy i znaki i cuda, my to wszystko kojarzymy głównie właśnie z takim nadnaturalnym działaniem w formie uzdrowień, uwolnień, jakichś przełomów. Kiedy patrzymy na Biblię, to kiedy myślimy o mocy Ducha Świętego, to zazwyczaj w kontekście znaków i cudów. Natomiast pierwszą płaszczyzną do objawiania się mocy Ducha Świętego jest twoje osobiste życie. Jest twój wzrost, jest proces wydawania owocu. My sobie to tak podzieliliśmy, że moc Ducha Świętego, jego działanie to są znaki i cuda, a moje chrześcijańskie życie to jest moje chrześcijańskie życie. Okay? Czyli wiadomo, że nikt z nas nie jest w stanie uczynić cudu, nikt z nas nie jest w stanie po ludzku uzdrowić kogoś. To nie są, wiecie, jakieś czary-mary, duchowe chwyty karate i tak dalej. To nie jest coś, co my jesteśmy w stanie wypracować. I tutaj się zgadzamy. To jest moc Ducha Świętego. Ale jak przychodzi do naszego życia, do wydawania owocu, do dobrych uczynków, o których mówi ten fragment, to tutaj widzimy, że w sumie jest dużo pola do manewru. I w sumie jest miejsce na mój wkład, jest miejsce na moje zaangażowanie, jest miejsce na to, żebym ja się tutaj wykazał i spróbował odwzorować to, co znajduję w Biblii. I w ten sposób tworzymy sobie bliżej nieokreślony standard kultury Kościoła, standard dobrych uczynków, który zamykam tutaj w cudzysłów, który jest po prostu zależny od każdej denominacji. Każda denominacja chrześcijańska będzie miała różny standard. Natomiast to, do czego Jezus nas zaprasza, co jest wyrażone w tym fragmencie, to jest powołanie do życia, które jest całkowicie niemożliwe do wykonania bez Ducha Świętego. Bez Jego mocy, bez Jego namaszczenia, bez Jego obecności. Widzisz, to nie jest tak, że my potrzebujemy Ducha Świętego, Jego mocy, tylko tam, gdzie są znaki i cuda. My Go potrzebujemy każdego dnia do tego, aby prowadzić życie chrześcijańskie, które pokrywa się z tym, co mówi Jezus, że jesteśmy światłością świata, że wydajemy
uczynki godne upamiętania, dobre uczynki, na które jak ludzie patrzą, to widzą w tym Ojca. Widzą w tym przejawy właśnie Ewangelii, mocy Królestwa Bożego. Kiedy my patrzymy na Jezusa, na Jego służbę, to również zauważamy to, że nazwiemy sferą nadprzyrodzoną to, co robił. Uzdrowienia, uwolnienia, wskrzeszenia, różne cuda. Okay? I tu będziemy mówić, o, to jest namaszczenie Ducha Świętego. Natomiast tłem do tego wszystkiego, taką drugą nogą, jest człowieczeństwo Jezusa, które jest całkowicie poddane Ojcu i które wyraża się w usłużeniu drugiemu człowiekowi. I my nie patrzymy na to jako na coś, na standard nie do wykonania. My patrzymy na cuda i znaki jako nie do wykonania po ludzku. I mówimy, okej, tu potrzebujemy Ducha Świętego. Ale nie widzimy, że to, jak Jezus żył, to też jest niemożliwe do wykonania. I próbujemy to imitować, próbujemy to naśladować po ludzku, stosując ludzki oręż, ludzkie narzędzia i się rozczarowujemy. I wtedy jesteś rozczarowany nie tylko dlatego, że nie widzisz znaków i cudów, ale dlatego, że nie widzisz mocy Bożej w ogóle w twojej codzienności. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Iż tak samo jak dar Ducha Świętego jest nam potrzebny do tego, aby posługiwać w przejawach mocy, w tym wymiarze nadnaturalnym, pośród uzdrowień i uwolnień, generalizuję oczywiście, tak samo jest on potrzebny do prowadzenia codziennego życia chrześcijańskiego w standardzie, do którego powołał nas Jezus Chrystus. To nie jest tak, że ty potrzebujesz Ducha Świętego tylko tutaj. Ty bez Ducha Świętego nie jesteś w stanie prowadzić życia chrześcijańskiego. Jezus zabronił uczniom opuszczać Jerozolimy, dopóki nie zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. Mocą z wysokości, które spoczywa nad całym ich życiem, które dotyka każdy aspekt ich życia, uzdalnia ich do wykraczania poza sferę naturalną, do wchodzenia w nadprzyrodzone, w przejawach, w cudach i znakach, ale dotyka również każdej sfery ich życia, ich duszy, ich psychiki, ich zachowania, tego, w jaki sposób służą, tego, w jaki sposób się zachowują. Nie jest tak, że my to rozdzielimy i powiemy, tutaj potrzebujemy moc Ducha Świętego, a tutaj jakoś sobie damy radę. Tutaj jest nam potrzebny dar i tutaj tak samo jest nam potrzebny dar Ducha Świętego, który jest dany z łaski Bożej i my go przyjmujemy przez wiarę. Nie jesteś w stanie żyć po chrześcijańsku tym standardem w oparciu o swoje własne siły. Możesz próbować to robić, żeby spotkać się w którymś momencie z murem. Możesz próbować to robić tylko po to, żeby dojść do miejsca, w którym stwierdzasz, że ja nie potrafię. I to będzie być może moment, w którym po raz pierwszy stwierdzisz, Panie, naucz mnie, jak to jest być wprowadzonym, a nie próbować prowadzić swoje życie. Okay? Jak zobaczymy sobie na Jezusa, zauważmy, Jego człowieczeństwo, Jego służba, to jest kosmos. My patrzymy na, jakby patrzymy na wskrzeszenie Łazarza i mówimy, wow, niesamowite. Ale poziom poświęcenia Jezusa, poziom uniżenia względem drugiego człowieka, nieumiłowanie własnego życia aż do śmierci, umycie stóp nie tylko swoim uczniom, ale pośród nich był między innymi też Judasz, którego wydał. Usłużenie każdemu bez wyjątku, nawet swoim wrogom. Szukanie tych, którzy są zgubieni, przebywanie z tymi, którzy są odrzuceni, błogosławienie zamiast przeklinania tych, którzy nas przeklinają. Wszystko to, czym Jezus nauczał, ten standard, On go wypełnił. On pokazuje, co to znaczy żyć na Boży obraz i podobieństwo i On pokazuje ten standard dobrych uczynków i w rezultacie całego chrześcijańskiego życia, do którego jesteśmy powołani. Nam nie może przyjść na myśl, że to jest osiągalne po ludzku. Że potrzebujemy Ducha Świętego tylko tam, gdzie potrzebujemy Jego mocy do znaków i cudów, ale w mojej codzienności, w wydawaniu owoców, w przemianie, jakoś sobie poradzę. Jakoś sobie zorganizuję to moje chrześcijańskie życie. Więc tak, Duch Święty i Jego moc, Jego namaszczenie oczywiście jest nam potrzebne
po to, żeby chodzić w nadprzyrodzonym, ale tak samo jest nam potrzebne do tego, żeby wejść w standard, do którego nas powołuje Jezus, żeby być miastem na górze, które nie może się ukryć, żeby być światłością tego świata i żeby wydawać dobry owoc, dobre uczynki, przez które jak ludzie na nie patrzą, uwielbiają Boga. To nie jest coś po ludzku do osiągnięcia w oparciu o środki, którymi dysponujemy w ciele. Apostoł Paweł mówi, że my w wierze pielgrzymujemy nie w oglądaniu. Oręż, którym się posługujemy, nie jest to cielesny oręż, ale duchowy. Taki, który burzy warownię, który unicestwia złe zamysły wroga. To nie jest, nie możemy sobie tego tak rozdzielić, stwierdzić, okej, chyba wiem, o co chodzi w tym chrześcijańskim życiu, będę próbował i starał się żyć na miarę jakby tego, co znajduję w Piśmie Świętym. To się będzie różniło w zależności od poglądu. Jezus pokazuje nie ten standard, to do jakiego życia Bóg nas powołuje, wykracza daleko poza to, co my często rozumiemy. Więc to jest standard totalnie nienaturalny dla tego świata, w którym Duch Święty, Jego obecność w naszym życiu, Jego namaszczenie, Jego uzdolnienie odgrywa fundamentalną rolę. Obecność Ducha Świętego jest nam kluczowa i potrzebna do tego, żeby prowadzić zwycięskie życie chrześcijańskie, które świadczy na zewnątrz. To nie jest opcja. To nie jest tak, że życie chrześcijańskie jest trudne. Ono jest niemożliwe. I kiedy my wykrzywiamy to i bierzemy sprawę w swoje ręce i próbujemy jakoś się zorganizować w tym naszym życiu chrześcijańskim, to po prostu nie dość, że dochodzimy do miejsca frustracji, zmęczenia i załamania, bo tak się nie da. Nie da się żyć takim życiem, do którego Jezus nas powołuje po ludzku. To na dodatek, oprócz tego, nie wchodzimy w miejsce naszego powołania jako światłości dla tego świata. Rozmijamy się nie dość, że ze spełnieniem, to również z misją, do której jesteśmy powołani. To jest standard totalnie nienaturalny dla tego świata, ponieważ my również nie jesteśmy, tak jak Jezus, z tego świata. Dla człowieka to jest całkowicie coś nienaturalnego, żeby czynić dobro, żeby żyć tak, jak żył Jezus, który widział drugiego człowieka i który pokazuje właśnie, co to znaczy kochać drugiego człowieka. To jest totalnie nienaturalne. Dlaczego? Bo ponieważ człowiek żyje naturalnie dla swojej własnej chwały. Człowiek szuka własnej chwały. I my jesteśmy nieustannie kuszeni każdego dnia, żeby szukać własnej chwały. I to, co pokazuje Jezus, to jest właśnie człowieczeństwo, które jest doskonałe, czyli takie, które szuka chwały swojego Stwórcy, które szuka chwały Ojca. Do takiego człowieczeństwa my jesteśmy powołani. Do takiego życia na co dzień, które wydaje owoc, jesteśmy powołani. Rzymian mówi o tym, że każdy zbłądził na własną drogę. Nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy okazali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, mówi Paweł. To jest ciekawe, bo w jego czasach byli ludzie, którzy pewnie byli dobrzy. A on powołuje się tutaj na proroków, mówi, nie ma ani jednego, kto by czynił prawdziwe dobro, czyli takie, które jest w standardzie Bożego Królestwa, Bożego zamysłu. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, mówi Paweł. Wszyscy. I właśnie to jest cały problem z nami po ludzku, że my naturalnie szukamy własnej chwały. Naturalnie po ludzku. Nie musisz się starać, nie musisz kombinować, po prostu to przychodzi naturalnie do ciebie. Że żyjesz dla siebie samego, że żyjesz dla własnej chwały, dla osiągania czegoś dla siebie. I to, co pokazuje Jezus, to jest totalna odwrotność i całe przesłanie Ewangelii jest piękne w tym swoim paradoksie, że człowiek, który szuka spełnienia w życiu dla swojej własnej chwały, nie znajduje go.
Człowiek, który szuka szczęścia i zaspokojenia w życiu, które dąży do osiągnięcia własnej chwały, nie znajduje go, ale człowiek, który traci swoje życie dla Jezusa, który kładzie swoje życie, który umiera wraz z Jezusem tam na krzyżu, przyjmuje to życie z Bożych rąk na nowo, aby być nowym stworzeniem, które żyje już nie dla własnej chwały, ale dla chwały tego, który go umiłował i wydał samego siebie za niego. I my jesteśmy jako nowi stworzenie do tego właśnie wezwani, aby żyć dla Bożej chwały, aby przejawiać w ten sposób moc Ducha Świętego, aby czynić dobro, wydawać owoc, który jest nadnaturalny. To nie jest po prostu bycie uprzejmym, zginać się w pół i mówić dzień dobry i być kulturalnym. Ale ten standard, o którym mówi Jezus, który pokazuje Jezus, co to znaczy pełnić wolę Ojca, nie żyć dla siebie samego. Jezus, który widział zgubionych, Jezus, który ich szukał, Jezus, który szukał dobra drugiego człowieka, który tłumaczy, że nie przyszedł po to, żeby Jemu służono, ale On przyszedł po to, żeby usłużyć, żeby położyć swoje życie za owce, że nikt nie zabiera Mu tego życia, że On je sam kładzie. On patrząc na Ojca, widział drugiego człowieka. My, kiedy staramy się skupić na tym, żeby zacząć żyć po chrześcijańsku, staramy się imitować to, co widzimy, czyli staramy się skupiać, jak tu pomóc drugiemu człowiekowi. Ale problem w tym wszystkim jest taki, że człowiek cię zaraz zrani, oleje cię, nie doceni cię i kończy się twoje dobro. Okay? Człowiek będzie dla ciebie mściwy, będzie ci rzucał kłody pod nogi, będzie cię poniżał. I w tych momentach kończy się nasza chęć do patrzenia na drugiego człowieka. Ale my jesteśmy właśnie do tego powołani, aby nie po prostu patrzeć na drugiego człowieka, ale patrzeć na serce Ojca, w którym widzimy drugiego człowieka. Bo w pierwszej kolejności widzimy to, jak On nas umiłował i to szczelnie barykaduje nasze serce przed różnymi zranieniami, przed zniechęceniem, przed myśleniem o tym, że tutaj moje ego i moja godność są najważniejsze i jesteśmy w stanie kontynuować czynienie dobra. Pomimo zranień, pomimo ucisków, pomimo prześladowań, pomimo tego, że człowiek jest taki, jaki jest, dokładnie to, co zrobił Jezus, oddawszy swoje życie i kiedy na krzyżu był ubiczowany, umęczony, który cierpiał jako niewinny za winnych, jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych i był w stanie wołać: Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. On bierze to na siebie. On bierze to na siebie. I to jest niesamowite. To jest cud. Że kiedy człowiek jest przeciwko tobie, ty nie jesteś przeciwko niemu. To jest kosmos, bo to jest totalnie nienaturalne po ludzku. Masz, nam po ludzku od razu otwiera się nóż w kieszeni. Nam po ludzku od razu tworzy się cały plan, jak się odegrać, jak się zemścić, jak się odpłacić. Ale kiedy wchodzimy w miejsce usłużenia drugiemu człowiekowi, dlatego że nam usłużono, okay, wtedy wchodzimy w ten standard miasta na górze, światłości dla świata, który jest pogrążony w ciemności. Nie możemy tego zaniżyć i stwierdzić: okej, chyba wiem, o co w tym chodzi. Więc Kościół, który jest obudzony tej prawdy, to Kościół, który widzi drugiego człowieka, który widzi jego potrzeby, który akceptuje go pomimo tego, że ten człowiek nie akceptuje nas, który nie rezygnuje pomimo słabości, nie rezygnuje pomimo przeciwności, który uniża się, aby umyć stopy. To jest cud, to jest moc Boża. Aby nasz charakter i nasze funkcjonowanie w codziennym życiu chrześcijańskim, gdziekolwiek się udajemy, okay, było takim właśnie nośnikiem tych małych cudów, które my pomijamy. My stwierdzamy nieraz: okej, ja nie za bardzo widzę moc Bożą w moim życiu, w cudach i znakach i dobra, będę po prostu gdzieś tam, znajdę swoje miejsce w kościele, pogodzę się z tym, że mam taką funkcję, jaką mam i gdzieś tam jakoś to przeżyję. Ale Bóg cię powołuje do czegoś znacznie potężniejszego. Do ponadnaturalnego życia. Do życia pełnego Ducha Świętego, Jego mocy, Jego obecności, abyś mógł czynić dobrze. Abyś mógł trwać w dobrych uczynkach. I to nie są dobre uczynki, które są osiągalne po ludzku, jakoś kulturowo określone,
ale one sięgają standardu Królestwa Bożego. To jest całkowicie nienaturalne dla tego świata. To życie, które nie kocha siebie, które nie kocha tego, co ma i które jest w stanie położyć swoje życie dla drugiego człowieka. To nie jest osiągalne po ludzku. To nie jest coś, co my możemy próbować odtworzyć. To jest dostępne tylko przez moc Ducha Świętego. To jest dostępne tylko przez Jego namaszczenie. To jest dostępne tylko, kiedy On nas wprowadzi w naszą tożsamość tego, kim naprawdę jesteśmy, tego, co znaczymy, jeżeli nasza wartość jest ulokowana w Nim, to wtedy możemy bez znużenia trwać w czynieniu dobra. Ale kiedy my staramy się gdzieś tam naszymi siłami czynić dobrze, tak jak my to rozumiemy często, się po prostu tym zmęczymy i zrezygnujemy. Okay? I może być tak, że jakby pragniesz tych przejawów Ducha Świętego w twoim miejscu pracy, gdziekolwiek się udajesz i jak najbardziej my mamy w to celować. Potrzebujemy w to celować. Nie zapominać o tym, że ludzie czekają na to, abyśmy usłużyli im w ten nadnaturalny sposób, ale twoje usłużenie im jednocześnie w nadnaturalny sposób to jest to, w jaki sposób ty możesz czynić dobro dla nich. I uwierz mi, ludzie, którzy są zalewani miłosierdziem Bożym w twoim otoczeniu, będą tak samo zszokowani i zadziwieni, jak gdyby zostali uzdrowieni. Bo tutaj i tutaj działa Duch Święty. To i to jest ponadnaturalne. To i to jest niemożliwe do wykonania po ludzku. To i to nie jest dla nas do zrobienia w oparciu o nasze własne siły. Kiedy ludzie patrzą na nas i widzą coś innego, że to nie jest z nas. Dlatego powiedziałem, że to nie chodzi o to, że to jest trudne. To, co mówię po ludzku i teraz sobie myślę o tym, dla mnie, mówię sobie, to jest kosmos, to jest nie do osiągnięcia. I tak właśnie jest. I dlatego potrzebujemy być wrażliwi na Ducha Świętego i trwać w społeczności z Duchem Świętym. Szukać Jego obecności w naszym życiu. Aby cały czas być nieustannie przekonywanymi o tym, jak bardzo po ludzku nie potrafimy, a jednocześnie jak On bardzo nas wyposażył we wszystko, co jest nam potrzebne do takiego życia, aby stać się miastem na górze, aby stać się w praktyczny sposób tą światłością dla tego świata. Ewangelia Jana, dobrze wiem, że my znamy ten fragment, w 15 rozdziale, wersety od 4 do 5 mówi Jezus, trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu. Znowu, nie może. Tak jak nie może się ukryć miasto położone na górze, tak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jezus mówi, nic nie możemy uczynić bez Niego. Nie troszkę, nie jakąś część, nic nie możemy bez Niego uczynić, ponieważ to, do czego On nas zaprasza, nie jest osiągalne po ludzku. Nie jest dostępne poza kontekstem obecności Ducha Świętego, Jego mocy. Dlatego Jezus mówi w tej samej Ewangelii w 14 rozdziale, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, kiedy mówi o Duchu Świętym, abyśmy mogli w Nim trwać, abyśmy mogli w Nim przebywać, abyśmy mogli napełniać się nieustannie świadomością Jego obecności i tego życia, do którego jesteśmy wezwani, nie według naszego ludzkiego standardu, ale według standardu Królestwa Bożego. Być może dzisiaj nie widzisz siebie jako takiego, jako światłość dla tego świata, jako miasto na górze. Patrzysz na siebie i myślisz, nie, w żadną stronę to nie idzie. Nie wiem, gdzie się zaangażować. Do tego Jezus cię wzywa. Tak jak On to sam powiedział. Aby wydawać dobre uczynki, aby wydawać owoc, aby
ludzie widzieli dobre uczynki. On tłumaczy, co to znaczy być miastem na górze w tym wersecie. Jest to, abyśmy wydawali owoc, abyśmy dzielili się dobrymi uczynkami tam nawet, gdzie są przeciwności. Tak jak on to mówi, wiecie, gdy czynisz dobro tylko dla ludzi, którzy dla ciebie są dobrzy, okay, to co to jest za... Okay? Co to jest za filozofia, mówi Jezus? Wydanie własne, interpretacja własna. Czyli celnicy tego nie czynią? Dlatego Jezus podnosi ten standard i mówi, nie, wy bądźcie jak ojciec, którego deszcz spada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Okay? To jest wyzwanie, nie po prostu bycie uprzejmym i bycie miłym, tylko taki rodzaj życia, który usługuje drugiemu człowiekowi. Kościół, który widzi człowieka w potrzebie, który nie rezygnuje z niego, który służy mu ponad wszystko, który szuka dobra drugiego człowieka bardziej niż swojego. I to się zaczyna tutaj od nas, od domu Bożego. Od miłości, którą my okazujemy sobie nawzajem. My tutaj nieraz mamy problemy. Na tym pułapie, w kwestii obrażania się, w kwestii jakiegoś dystansu, które tworzymy. A Paweł na przykład pisze do Koryntian, jak to jest, że wy się sądzicie między sobą nieraz? I on jest zdziwiony, czemu któryś z was nie poniesie szkody? Ty myślisz, ludzie, ktoś tam kogoś, nie wiem, na przykład okradł i Paweł mówi, czemu nie cierpisz szkody z tego powodu? To jest kosmos. To jest nie do wykonania po ludzku. To jest standard życia, do którego my nie jesteśmy w stanie po ludzku wejść. Dlatego miasto na górze to jest coś więcej niż kwestia ewangelizacji. To jest to, kim jesteś. Jesteś światłością świata i nawet jeżeli dzisiaj nie widzisz tego, nawet jeżeli teraz nie czujesz tego, to On cię zaprasza, aby przez wiarę wejść w to, aby zobaczyć oczami wiary tą prawdę, to słowo, aby ludzie widzieli spójne życie, życie, które jest owocne nie tylko w cuda i w znaki, w przejawy ducha w ten sposób, ale również w kwestii tego, jacy my jesteśmy względem drugiego człowieka, jak się nasz charakter zmienia nie do poznania. Nie musisz tutaj myśleć, że ja mam teraz tak dużo pracy do zrobienia. On cię w tym wszystkim wyposaża w swoją moc, dlatego Duch Święty jest ci dany, aby cię wprowadzać w tą prawdę. Więc miłosierdzie, ono nie jest z tego świata. Tak samo jak my nie jesteśmy z tego świata, jako Kościół potrzebujemy się przebudzić do tej świadomości, tego powołania, aby rozumieć, że nie jesteśmy tu po to, żeby zagrzać miejsce na tym świecie, który przemija. To nie jest nasza ojczyzna. Że jesteśmy wezwani do tego, aby świecić jako światło dla tego świata, który jest pogrążony w ciemności. Dziękuję wam, Kościele. Amen.